Mamy ostatni wieczorny spacerek po baśce. Czas się powoli żegnać. Tak on powoli zaczyna słońce się chować. A ja zadajowi prikomina. To ty spadasz, mówi ta gitaro. Sugestia dla was. Jak stajecie tutaj wysokim kamperem, to te drzewa są trochę tak lichawo poprzycinane i można sobie zahaczyć o konach, widzicie? Ostatni wieczorny spacerek po baśce. Czas się powoli żegnać z tym miejscem i wracać do rzeczywistości. Ale nieźle, nie? Aż tutaj fajnie to wygląda. Jaka skałka mała. Kam chciałaś wziąć? No ja bym to najebała z kraju. 18 stopni. Pochylenie, jak Formuła 1, tylko... Pięknie. Tak on... Powoli zaczyna słońce się chować. I tak wygląda zachód nad Baśką, kochani. Krajobrazy ostatniego dnia po drugiej stronie. Tu są apartamenty. Piękne widoki. I tak tutaj to wszystko zleciało szybko, że nawet człowiek się nie obrócił. Jak po prostu będzie trzeba wracać. Takie życie, taka sytuacja. Patrzcie tutaj. Jak pluje. Parakuje. Jak wam to się podoba? A zej. I tam podmywa. Nieźle, nieźle, nieźle. My wracamy na górę, bo tutaj schody są. To śmiesznie dziwne, bardzo zarwane. Ale to nie są schody, to jakaś taka dziwna kładka. I trzeba się wręcz spinać. Jak wam się podoba? Samo more, vazi, dei gusci.
Cześć. Witajcie w kolejnym, a tak naprawdę w ostatnim odcinku. Dziewczyny już wracają, my się pakujemy i szykujemy się do wyjazdu. Gdzie? Do domu. Nie chce się, po prostu się nie chce. Rowery są już z tyłu i powolutku wszystko zwijamy. Mamy jeszcze 2 godziny na wymeldowanie się. I tak to mniej więcej wygląda. Jak podróż, jak droga będzie wyglądała, zapraszamy. Będziemy się wymeldować. Ostatni rzut na camping, na basen. Basen pusty jeszcze. Jeszcze pusty, bo dopiero otwierają od góry o 10. Dzieci niezadowolone, bo muszą wracać. Tak to wygląda. Może kiedyś się uda. Recepcja wygląda tak. A my idziemy się wymeldować, kobiety. Jesteśmy już wymeldowani, raz, dwa to idzie, tylko i wyłącznie posprawdzajcie, a ja taka sugestia dla was. Jak stajecie tutaj wysokim kamperem, to te drzewa są trochę tak lichawo poprzycinane i można sobie zahaczyć o konach, widzicie? Prawie mi się udało. Więc uważajcie na to, jak będziecie tutaj parkować, bo trzeba teraz się delikatnie mówiąc wycofać, żeby to nie pociągło się dalej.
wjazd na mały postoik. Zatrzymaliśmy się na takiej stacyjce pod tytułem Petrol. Paliwko 1,37 euro, dieselek, więc nieźle, przeliczynik też jest spoko. O, gdzie sobie usiąść, mini park. A stacja, która się znajduje i o której mowa jest, to tam jest w oddali, a za tą stacją jest po prostu parking, żeby sobie odpocząć. Tam sobie radośnie stoimy. Takie mamy tutaj, jak widzicie, szyloweczki. A ja w tym czasie to sobie posiłek zjem na powietrzu. Na takich chmurach wiszących nad głową. Taki posiłeczek z mięskiem, z makaronikiem i z warzywkami. Idzie potwór. I co powiesz, pani szanowna? Ha? Co powiesz? Ha? Ha? Spadać. Spadać, spadać, spadać. Jedź. Jem. Tak, a ty zjadłaś? No. I jak smakowało? Dobra. Dobre. To dobre. I nara. Jest gumka. Gumkę znalazłaś? No. Rzeczko taki mamy i porządku. Tak? To mamusia idzie. Mamusia idzie. Nagrywaj, mamusia. No nie. I zaczyna padać. Gdzie? Nie, kropnęło coś. Bo ja wyszłam, dlatego. No. Może schowam może, co? Nie, poczekaj. O, jak grzmi. Ty, ale grzmi. No. Patrzcie, zaczyna padać, zaczyna kropić. Tutaj kropę. O, patrzcie, jak spadają. Więc tak się... I tak to wygląda, ten bałagan powoli się stoimy. Zapinamy dzieci i jedziemy. Słuchajcie, tutaj mamy dwa punkty jakby poboru. Na rozbitek w prawo i tutaj po lewej stronie. My jedziemy lewą stroną. A tylko i wyłącznie z tego względu, że jak pojechaliśmy z prawej strony, jest o wiele szybciej, mniejszy ten korek, bo potem się tam zacznie wszystko. Opłata była praktycznie tak jak za zgubienie biletu, czyli za całą autostradę zapłaciliśmy wtedy chyba 50 euro, tak? Zapłaciliśmy równo 50 euro właśnie na tych tutaj po prawej stronie bramka. Czy to tak jest, czy po prostu nas tym skroili, nie mam bladego pojęcia. Ale asekuracyjnie wolę jechać już lewą stroną, sprawdzone ile zapłacimy, to się okaże. W porównaniu do bramek tamtych, jeżeli chodzi o korek, to zobaczcie jaki tutaj jest. Co najmniej jest 3 razy większy. My się kierujemy zawsze prawą stroną z tego względu, że tutaj się to rozwidla na poszczególne bramki i ten pas stosunkowo idzie szybciej niż pasy z lewej strony. Więc zachęcam prawą stroną się poruszać. Jak to wyjdzie przy opłatach, przy bramkach, zobaczymy. Mamy jeszcze, sądzę, jakieś 5 minut do samych bramek. I tak jak pokazywałem wcześniej, jestem na trzecim pasie od lewej, a tutaj po prostu jest 6 pasów, więc ten pas, na którym stałem, się rozszedł na 3 pozostałe pasy, więc no, strategia dobra, więc proponuję cały czas tym pasem się poruszać. Niekoniecznie pas lewy jest szybszy od prawego.